Aha. Bez przedłużania lecimy z kolejnym levelkiem. Back again. Level od Wilgaxa. Po raz kolejny odpalamy level z listy. No, wiem, że teraz doceniam was YouTube'owych komentujących, ale oczywiście nie mogę zapomnieć o ludziach, którzy są teraz ze mną. Szczególnie o Wilgaxie, który robi mi tę listę. Back again. Opis do mapy. Czytam. kojarzysz Just Shapes? Nie kojarzę Just Shapes. Nie kojarzę tej gry absolutnie. Just Shapes and Bits. No to jazda. Przetrwaj nutkę, omijając niebieskie przeszkody. Okej. Okay. Próbujemy przetrwać nutkę, omijając niebieskie przeszkody. Zatem lecimy z tym cyrkiem. Back again. Pobrane. Let's go. Uwaga, ostrzeżenie o epilepsji. Okej. Widzę, że założenie słuchawek będzie tutaj przydatne. Jezus. O Jezus. Rozumiem ostrzeżenie o epilepsji. Wizualnie ten level na razie nic za dużo w sobie nie ma, bo to tylko faktycznie są niebieskie kształty. Rozumiem, że to jest nawiązanie do jakiejś... do jakiejś gierki. Ale jeśli byłaby to gierka... w całości poświęcona takim planszom, to bym w nią nie grał. To bym w nią nie grał. Muzyka jest spoko. No. Just Shapes. Muzyka jest spoko, oczywiście myśląc o... Co? Gdzie mam tam uciec? Coś naprawdę długo? No to... Czy ja muszę dojść do tego zapisu, rozumiem, tak? Tam w rogu, bo widziałem, dopiero zauważyłem ten klejnot. To jest kolejny powód, dla którego ja nigdy specjalnie nie grałem w Geometry Dasha, w podstawowe levele. Bo ja nie przepadam za taką muzyką, ja nie jestem w ogóle odbiorcą takiej muzyki. Ona jest dobra w niektórych sytuacjach, gdyby mnie ten tryb kupił, to oczywiście ona by bardzo mi pasowała. Bo jest taka energetyzująca. Ale jeśli tryb gry mi nie pasuje, to ta muzyka jest dla mnie po prostu irytująca. Ja nienawidzę te chniawy. O, jest zapis, nice. Czemu cały ten ekran się rusza? Nie ruszajcie mi całym ekranem. Bo mi sterowanie w głowie pada. Dobra. Aha. Skąd ja mam widzieć? Ja nie widzę już tych niebieskich kształtów, jak wszystko jest niebieskie. Przestańcie tak robić. Aha. Dobra, z pamięci. No, epileptyk by w to nie zagrał totalnie, nie? Fuck again. O Jezu, dobra, błąd. O Jezu, dobra. Tak, ja się zgadzam z opinią, że on jest źle zdesignowany, bo jak już zaczynają mrygać te kolory, to nie ma nawet takiej opcji, że ja będę w stanie na bieżąco analizować, czego mam unikać, a czego nie.
Szczególnie, że są dwa kolory. Jeden jest dobry, drugi jest zły. Więc jeśli ta zasada się zmienia w trakcie, to to już jest błąd designowy. Bo to jest podstawowe założenie mapy. Jak coś jest niebieskie, to unikaj. Aha. Teraz nagle pojawiło się coś zielonego i w ogóle pokazało mi celownik i bądź tam. Bądź tam. Tam się pojawił jakiś wykrzyknik po prostu i skąd ja miałem wiedzieć, co się wydarzy? Co, jestem The Flash? Nie widzę wszystkiego w zwolnionym tempie. Wie. Co? Co? No, chrzanić tę drugą słuchawkę. Nie, no dobra. Nie, no, po tej mapie to będę musiał sobie wakacje wziąć, a nie. Będzie mi się rzygać chciało, jak tylko na ekran spojrzę przez najbliższy tydzień. Jej! Udało się! Ale się cieszę. Dobra mapa. Dobra mapa. 10 na 10. Mrugnij 3 razy, jeśli Wilgax trzyma się w piwnicy i każe grać w takie własne levele. Nie no, słuchaj. Wilgax mi nic nie każe. Ja generalnie nie mogę, wiecie, tak... przeciwstawiać się Wilgaxowi, bo on mi bardzo pomaga. Jest cudownym widzem. Mamy kolejną mapkę. Tym razem mapka Warblade. Kolejna... No to najwyżej trochę pogramy, jak długi level. Kolejna z mapek Wilgaxa. Warblade to poziom kultowej gry Galaga z NES, tylko masz tu też upgrade. To jest to, co napisał mi Wilgax. Ja uważam, że tak nie będzie. A to dlaczego? Była gra, która miała dokładnie ten tytuł. Nazywała się Warblade. Spędziłem w niej ogrom godzin. Faktycznie były tam upgrade'y. Między levelami po bossach zaglądało się do sklepu. Ja tą gierkę oczywiście podrzucę wam. Muzyczkę z Warblade'a też słuchałem w kółko i w kółko. Bardzo lubiłem tę grę za dzieciaka. Z moim wujkiem się prześcigaliśmy w wynikach. Nie z tym samym, który grał ze mną na NES-ie. Z ojcem mojego brata dziecięcego, który był prześwietny w tę grę. Więc jestem strasznie ciekaw, czy to jest nawiązanie właśnie do Galagi, czy Galaxiana z Pegasusa, czy jednak ktoś grał faktycznie w Warblade'a. Więc sprawdźmy to. Jestem mega ciekaw. Warblade. To jest pierwszy ekran z Warblade'a. I potem jest Welcome to Warblade i muzyczka taka wojskowa. Totalnie, to jest Warblade. Piszcie sobie Warblade w wyszukiwarkę. To jest dosłownie ta gra. Nawet muzyka jest ta sama, tylko zremiksowana. No to jest naprawdę kawą mojego dzieciństwa, nie? Warblade. Świetna gra. Świetna gra tego typu. Naprawdę jak na ewolucję właśnie jakiegoś takiego Galaxiana, Galagi, Space Invaders. Prześwietna gra. Prześwietna. Totalnie Warblade. O ja cię sunę, nawet są statystyki, wszystko. To jest pierwszy level z Warblade'a, dokładnie te sami, ci sami przeciwnicy. Jeśli uda mi się gdzieś Warblade'a znaleźć, to wam go na 100% pokażę, bo właśnie mi przypomnieliście o nim. Teraz przylecą z przodu. Dokładnie, ja wszystko pamiętam, są dokładnie te same poziomy. Extra life. Oh fuck. Zabawna sprawa w Warblade'zie. Te czaszki generalnie to są downgrade'y.
ale jeśli się zebrało odpowiednią ilość tych samych czaszek, albo wszystkie trzy różne, albo daną konkretną czaszkę trzy razy z rzędu, dostawało się bonus w postaci ulepszenia. O Jezu, zapomniałem co to robi. Power down. Jezu, to odwrócenie sterowania mnie wykończy. Spróbuję go ogarnąć i jutro na początku streama zagram sobie podejście czy dwa. Tak, żeby mieć odcinek na YouTube'a z takiej gierki, która dla mnie jest po prostu... która dla mnie jest nostalgiczna. Ja już niestety nie pamiętam dokładnie jak tam się grało, ale bardzo, bardzo chętnie zrobię jakieś dwa szybkie podejścia, żeby sobie nawet przypomnieć tą grę, bo to jest naprawdę kawał mojego czasu poświęcony, żeby dobrze, dobrze w nią grać. W ogóle to jest gra, w której ja nauczyłem się grać na skośkę. Ja zawsze grałem w Warblade'a tak, że lewą ręką sterowałem na strzałkach, bo na klawiaturze się grało. Lewą ręką sterowałem na strzałkach i tak na krzyż trzymałem ręce i drugą szybko wciskałem strzał. Tak było. Te same bonusy tu nawet są. Boże, jak ja się jaram. Super triple shot. Extra bullet, extra speed, nie pamiętam. Super triple jest dobry. Ale ja go zaraz stracę. Kupię sobie na razie zwykłego triple shota, bo super triple jest potrzebny dopiero później, bo na razie i tak będą ginąć od jednego strzału. Jak się kupuje? Skokiem? Tak, dobra, kupiłem. Świetnie. Extra bullet pewnie się przyda. Speeda nie pod... A może speeda też kupię trochę. Poruszanie się w lewo, w prawo też się przyda. To faktycznie działa. Nice. Różne monety dają różną ilość pieniędzy. Srebrna daje dychę, brązowa dawała 5, a w Warblade'ie były jeszcze zielone monety, które dawały 100 i chyba niebieskie, które dawały 500, jeśli mnie pamięć nie myli. O Jezus, o Jezus. Już nie te lata. Nie wiem, czy dokładnie tak samo się tu gra jak w oryginale, ale... Extra spin. Szlak by to trafił. O, kwadra! Nie! Quad shot. Tam był quad shot. Mogłem go mieć. Mechanika jest trochę bardziej toporna tutaj. No ale widzę wszystkie te powiązania. To są tak zwane, nie pamiętam, markery? Nie pamiętam jak one się nazywają. Ale łapie się ich 6. One są totalnie losowe i musisz zebrać 6 różnych w kolorach tęczy. Zebranie ich daje kolejne ulepszenie. Ja nie pamiętam dokładnie co dawało zebranie 6 różnych. Chicken Invaders też było, to też była gierka. 3 części w ogóle było Chicken Invaders, gdzie trójka już miała fabułę i mapę. Niesamowita sprawa. Ta, muchy. Pierwsi denerwujący przeciwnicy, bo nie umierają od jednego strzału. Oczywiście, że wystrzelił idealnie. Dobra, przejdę tę grę. No, na 100%. Będę się bawił przecudnie. Oj, przecudnie się będę bawił. A, i jest tu jedna znacząca różnica w sterowaniu. W Warblade'zie było tak, że jeśli jakiś pocisk wylatuje z ekranu, w sensie ilość buletów, to była ilość pocisków, która mogła być na ekranie. Różne pociski różnych broni też się liczyły za mniej lub więcej, bo na przykład Super Triple każdy pocisk liczy się jako 2. Ale tutaj nie jest to wylatywanie z ekranu, tylko jest faktyczny... cooldown na wystrzały. I to robi sporą różnicę w takim feelingu tego, jak można sobie folgować. No bo nie zmienia, jeśli oni są niżej, to
to byłoby łatwiej ich zabić. No nie, bo mógłbym szybciej strzelać, ale tu nie mogę. Tu jest nawet Meteor Shower. Meteor Storm. Nice. Meteor Storm to jest śmieszny poziom, bo możesz mijać meteoryty, w sensie musisz dolecieć do końca, mijając meteoryty, no nie? I teraz, jeśli przelecisz to normalnie, to dostajesz punkty, jakiś tam bonus dodatkowo. Natomiast w normalnym Warblade, tutaj tego nie ma, widzę, można było użyć przycisku strzału, żeby przyspieszyć lot. Jeśli doleciało się, no za mało speeda miałem, jeśli doleciało się na odpowiednim przyspieszeniu, w sensie doleciałeś wystarczająco szybko, to dostawałeś jeszcze dużo pieniędzy i to się bardzo opłacało robić, bardzo się opłacało robić. O Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, teraz mogę złapać dwójkę i mieć więcej bubleta. O, życie. Dziękuję. Jak miło. Nie mam tutaj takiej orientacji w przestrzeni jakoś, nie wiem. Jakbym mógł mieć. No chodź tu, mucho. Nie denerwuj mnie. Jest A. Kolejne życie. Nice. I love it. Triple shot. Daj mnie. Oddaj mi mojego tripla. Nie! You bitch. Ale mnie dorwała. Kurde, ja nie wiem, czy ja jestem godzien teraz grać w prawdziwego Warblade'a. Star Defender? Tak, kojarzę ten tytuł. O, stuwa. A ja myślałem, że kamikadze... Nie, bo to w bonus levelach nie strzelają. W kamikadze strzelają. Wiem, że mógłbym zbierać na wyższe poziomy ulepszenia strzelania. Ale na ten moment bardzo mi potrzeba szybszego poruszania się, bo po prostu nie mogę znieść tego, jak wolno biegam po mapie. Zaczyna się. Oni już przyjmują więcej hitów, to zaczyna się robić słabe. Tak szczerze, to powinienem tu kupić już co najmniej super tripla. Ale tego nie zrobiłem, jest lipa. O, odpaliły się. Bardzo lubię Hollow Knight. To jest jedna z lepiej zrobionych Metroidvanii i mega czekam na premierę Silksonga. Nie wiem, kiedy to dojdzie do tego, bo ona już była parę razy, zdaje się, przekładana raczej. Ona tak nie do końca jest zapowiadana. No niestety. No, ufoki będą problematyczne, bo mam... Niebieska czaszka! Mam! Muszę ją dorwać. Yeah! Ty? Trzy różne czaszki złapałem. To jest super triple, by the way. Zobaczcie, co mi się stało ze statystykami teraz. Wiecie? W ogóle Cherry Team, który robi Hollow Knight, to ten sam Cherry Team, który robi levele w Geometry... A tego nie wiem, bo musiałbym jeszcze wiedzieć, że jest taki team w Geometry Dash, który robi levele. A, robienie bonusów daje takie punkty i za każdy streak, w sensie jeśli zrobię kilka bonusów z rzędu na maksa, to dostanę też więcej punktów.
będzie taki mnożnik pomiędzy, nie? Nie, nic nie potrzebuję w tej chwili. View Secret, może bym Secret kupił. A nie, bo nie mam pieniędzy. Nani? To w ogóle dopiero 17. A no tak, bo będę. To jest gra do pierwszego bossa w sumie. Słusznie. Stonki! Dobra, teraz już nie łapiemy oczywiście tych czaszek, bo każda czaszka mi też obniża strzelanie chyba o jeden. Już nie pamiętam, nie jestem pewien. Dobra, tego to już mam, nie potrzebuję. To mi da mało pieniędzy, więc nie potrzebuję. Iksik by się przydał. Ale ktoś ewidentnie grał bardzo dużo w tę grę, bo zna wszystkie te rzeczy, nie? Ja widzę po prostu ten... taki sznycik warblade'owy. Widzę to. Widzę to w tej mapie. Razy C. Tak jest! Dobra, to może korzystając z tego, że udało mi się zebrać trochę hajsu, to wam pokażę jakieś wyższe poziomy broni. Bo teraz będzie już boss, więc... Rank marker mi niepotrzebny. Znaczy mógłbym kupić, ale nie, bo nie będę miał ostatniego i tak. Bo potrzebuję jeszcze fioletowego i czerwonego. Więc mi braknie. Fireballsy są spoko. Plasma Cannon jest spoko, bo on powinien mieć nieskończoną ilość naboi do wystrzelenia. Ale Fireballsy będą mocne na bossa i chyba na Fireballsy się zdecyduję w takim razie. Albo po kolei. Kupię mniej na razie, zobaczcie. A, tutaj ograniczyli im ilość strzałów. W normalnym Warblade'ie nie miał. Plazma charakteryzowała się właśnie tym, że nieważne ile masz buleta, zawsze strzelasz na maksa. W sensie możesz strzelać ile chcesz. Ale to dlatego, że pociski z plazmy zawsze były turbo szybkie i one wypadały z mapy po prostu od razu, nie? O, nie! Drunk mode! Czemuż ja to złapałem? Ten drunk mode jest stanowczo za długi. Nie powinien tak długo trwać. Wiedziałem, że ja umrę przez tego drunk mode'a, no wiedziałem. Warte pamiętanie jest to, dobra, zielony już miałem, że autofire, dobra. Autofire zmniejsza też ilość buleta, to jest ważne. Bo jeśli masz niewystarczająco, kurde, no i mogę, a mogę jeszcze kupić rank marker. Ostatni, którego mi brakuje, bo akurat mam pieniądze. Nie chcę Meteor Storma już. Widzicie? Dostałem teraz więcej punktów. I za każdym razem to będzie więcej, 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 aż do pułapu chyba 10 milionów. A, ja już wiem! Rank markery, jak zbierze się 6, to podwyższają mi rangę. Of course. Czy ja powinienem iść na bossa z super triplem, czy jednak kupić fireballsy? Bo teraz mam generalnie Ensigna i mogę podbijać to na wyższe rangi. I te rangi, tych rang jest w cholerę i trochę.
Nie pamiętam dokładnie, co one robią, ale chyba tylko punktowo się liczą. I tam na koniec też dają ci właśnie to, że zapisujesz się na liście zwycięzców z daną rangą. Ale kupię Fireballsy, żebyście zobaczyli w takim razie, jak działają Fireballsy. Ale to skoro mam, bo to jest ostatni poziom, rozumiem, to kupię też Bullet, żeby tymi Fireballsami móc lepiej strzelać. Jeśli się miało dobre podejście w Warblade'a, to tego bossa się zabijało, zanim on pierwszy raz wystrzeli o właśnie te pociski. Dało się zabić go tak szybko, żeby on nie wystrzelił tego dziadostwa. Z bossów są pieniążki. O, i mamy jeszcze dodatkową rangę, może ta ranga mi wskoczy. Nie? Nie zdążyłem już wskoczyć, no trudno. Mogliby mi jeszcze dać sklep, żeby mi wskoczyła ranga o jeden wyżej. Your mission has been successful. The humanity is now safe, but if you accept it, we may have another mission for you. You are going to be sent to in a parallel universe where enemies are similar, but a bit more dangerous. Aha. Find all secrets and become a Warblade champion. Słuchajcie, miałem wychodzić. Ale zagram jeszcze chwilę. Zobaczymy, co się wydarzy. Przejdź 50 poziomów, 20 milionów punktów. W porządku. Spróbujmy tego. Widzieliście już, jak wyglądają Fireballsy. Jeszcze sobie nimi zagram raz, a potem kupię jeszcze Laser Beama. A na razie sobie zostawię tak, jak mam. O, widzicie? Jest. Dostałem rank upa. Jestem teraz... Lieutenant to jest porucznik, tak? Mogę kupić teraz Laser Beam. Jeszcze wyższy poziom upgrade'u. Śmieszna sprawa, w Warblade'ie jeszcze był jeden bonus, którego tutaj nie ma. Można było zebrać jakby, tak jak w Galadze, zebrać przeciwników, którzy stawali obok ciebie. I wtedy to strzelanie było jeszcze lepsze. Kupmy sobie Laser Beam. Tego jeszcze nie widzieliście. I lecimy dalej. Powinienem poczekać, aż dostanę razy C, ale dobra. Warthog Plasma. Potrzebuję A, więc to nie muszę nic łapać na dobrą sprawę. O, ale mnie chciałeś porobić. Nie wiedziałem tego. W oryginalnym Warblade'ie też tego nie wiedziałem, ale nie ma szans, żebym zrobił spadające meteoryty na Drankardzie. Nie ma nawet takiej opcji. Warthog Plasma. Yeah. Captain. No, teraz się możemy bawić, moi drodzy. Z Warthog Plasmą. O, co? Czy ja właśnie przewinąłem jeden level przypadkiem? Tak. Przewinąłem jeden level, no. O! Tak, gdyby tak spróbować? Mam Drankarda, może mi się uda. Byłoby zabawnie. Nie, spokojnie, w sensie serio, to nie jest trudny level, wydaje mi się, do przejścia. Bo te w Warblade'ie nawet pierwsze 25 poziomów to były proste poziomy raczej. To ta gra była bardziej podkręcenie wyniku niż po prostu... przejście, nie? Ale to nie było tak, że kończyłeś, jak dochodziłeś do setki i gra zaczynała się kręcić. Grałeś, nie wiem, 700-800 poziomów, jak gra pozwoliła. Yeah! Oj, 2000 dolków też dostałem, patrzcie. Drunk bonus. Ma powstać custom keybind system, więc w końcu... Ale będzie mega, jak to powstanie, ale to otworzy tak dużo możliwości. To otworzy tak dużo możliwości, żeby robić te mapy. No bo to naprawdę stworzy takie myślenie w głowie, że możesz zrobić już wszystko tam, nie? Wszystko możesz zrobić. Ach, nie starczyło mi jednak pieniążków.
Trudno. A tu idziemy na bossa już? Jeszcze nie. No właśnie, zrobiliśmy to. A, to powinienem zacząć od początku do końca tutaj, żeby jeszcze więcej dostać bonus. Dobrze. No mam problem taki, że ja zawsze mam money, to nie będę miał no money, niestety. Co? Jeszcze zdążył mnie dobić. Chciałem go zabić, tak jak wam opowiadałem, ale mi nie wyszło niestety. Nie mam fioletowego paska, co wy gadacie? Ja tej mapie daję dużą okejkę. Wiem, że ostatnio zapominam dawać te lajki. Muszę zacząć to robić rzeczywiście regularnie. Warblade, jak pewnie zauważyliście, był dla mnie bardzo, bardzo nostalgiczną gierką. Bardzo dużo czasu przed niej spędziłem, bo kiedyś to była po prostu taka prosta gra, do której siadało w wolnej chwili, a nie musiałeś nad nią spędzać nie wiadomo ile. Więc to była dla mnie taka gra i mega się cieszę, że coś takiego powstało. Dzięki wam bardzo, że byliście, ale ja naprawdę już muszę lecieć, bo chcę jeszcze jakąkolwiek kolację dzisiaj dziabnąć, mimo tego, że jest pół do pierwszej. I widzimy się na jutrzejszym streamie przy okazji kolejnych mapek z Geometry Dasha. Do jutra wam!